Jeśli chciałbyś szybko i tanio kupić coinsy oraz otrzymać 5% zniżki, a także w przyszłości płacić za pomocą PaySafe Card, zapraszam na Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku czystego Ultimate Team. Przed nami następne spotkanie. Na początku, jak zwykle, zobaczmy sobie na skład, bo tutaj mamy nową twarz. Kupiłem sobie Ibarbo za 3,5 tysiąca, ponieważ miałem ponad 7 tysięcy za poprzedni sezon. Jestem w czwartej lidze. I zobaczcie teraz na mój skład koncepcyjny. Chciałbym sobie zrobić skład cały z Serie A i tak mniej więcej będzie to wyglądało. Ibarbo już jest. Zresztą dość sporo tych zawodników tutaj już mam. Chcę sobie kupić El Sharawiego na lewe skrzydełko, Radu też tutaj na obronę, Caceresa, bo to są jednak tańsi zawodnicy, nie będę musiał wydawać naprawdę dużo, bo nie mam tych pieniędzy. Zbieram sobie jedynie ze spotkań, tak jak wiecie. No i tutaj Mertensa, który mi się grało niesamowicie, dlatego Mertens i Insigne powinni być naprawdę fajnym połączeniem. No i z przodu Ibarbo, który według mnie będzie lepszy od Sau. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Póki co musimy wrócić do tamtego składu, a przede wszystkim dzisiaj pierwszy mecz w czwartej lidze. No i wiecie, no trzeba dobrze zacząć, żeby jednak dotrzeć jak najszybciej do tej pierwszej ligi i tam już sobie grać. Także no daleka droga jeszcze przed nami, ale nie można się poddawać. Czwarta liga, zaczynamy. Zobaczmy na skład mojego pierwszego Ronaldo Suarez Robben. Trafił swój na swego, nie? Tylko nie tym składem. Kurde, szkoda. 4-3-2-1. Nawet ta sama formacja. Ale jest Neuer do bramce. To mnie cieszy. O, Ronaldo pierwszy strzał. Wybij, 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 wybij. Pięknie, ale to i turbę zrobił. I turbę. I turbę wjeżdżamy do środeczka. I delikatnie 1-0, mówiłem. To jest Neuer. To jest właśnie Neuer w FIFA 15. Arjen Robben w ostatniej chwili, piękna interwencja mojego obrońcy. Znowu i turbę, podanie do Pedro. Pedro, wejdź ze strzałem. Pedro, aj, tym razem Neuer. Kurczę, troszkę nie dociągnąłem tego. Piękna piłeczka do Insigne. Insigne, zatrzymaj się. I z lewitki. Aha, szkoda. Naprawdę cisnę, tylko ta druga bramka nie może wpaść. Marcelo nie radzi sobie tutaj kompletnie z Iturbe. Iturbe. Piękne wejście. Jeszcze do końca. Aj, niesamowicie mi się gra Iturbe. Ze strzałem. Nie, no tak nie wejdzie, nawet do Jorowi. No i do przerwy, jak widzicie, prowadzę 1-0, 7 moich strzałów aż. No i pora wprowadzić bestię. No nie może siedzieć sobie na ławce i Ibarbo przecież, dlatego zobaczymy, jak się zaprezentuje w drugiej połowie. Oby jak najlepiej. Ronaldo i to mamy 1-1. Raz go puściłem, raz go nie upilnowałem. No i to się niestety zemściło. 1-1, cholera. Ładnie to zrobił. Nie mogę go zatrzymać żadnym moim obrońcą, to jest najgorsze. Skubany, szybki. Patrzcie tutaj, dwa szybkie kroczki i Ronaldo jest już przede mną. Ibarbo. Turbę, przepraszam. Ibarbo też! Jak on tego nie trafił! Nie, Ibarbo, to była se... Ja pierdzielę, do pustej. Do pustej! Nie. Zrehabilituj się szybko i Ibarbo! Tak jest! To jest ta bestia 2-1. Do pustej nie trafił, to było za łatwe dla niego. Mamy 2-1, pięknie Ibarbo. I znowu Neuer się popisał. Oj, to jest mój błąd i to jest bramka. Pięknie, Gigi Buffon! Nie, Alves, kurde, nie ten skład. Co ja gadam? Jaki fart! Idealnie to weszło by. O, brakło. Słupek uratował Dubsko. Piękna piłeczka do Pedro. Pedro, Pedrito. Pięknie to zrobił Pedro, wjedź ze strzałem! A to nie tak lekko, stary. Pięknie Ibarbo. Ibarbo. To jest głupie, co ja próbuję zrobić, ale...
Myślałem, że to weszło. Kadira, ze strzałem. A nie, nie lewą nogą, prawą, człowieku. Jesteś prawonożny, ja ci przypominam. Nie no, Pedro, kontuzja w takim momencie, stary, 90 minuta z kontrą biegniemy. Nie. Nie! Cross! Jeszcze będzie rzut rożny. Wytrzymać, wytrzymać. Muszę to wygrać. Naprawdę dobre spotkanie w moim wykonaniu, ale naciera teraz już bardzo. Wracać wszyscy. Pedro też. Ryzykuje wyjście bramkarzem. Robben z przewrotki. Wyjazd Khedira z tym. Wyjazd 2-1 wygrywał z takim składem. Jest. Oby tak się nie działo wieczorem tylko. Co za mecz, co za spotkanie i Barbo bohaterem, chociaż po tej akcji, gdzie nie trafił do pustej bramki. Myślałem, że po prostu go skwikseluje ze złości. Ale udało się, wygrana z takim składem, naprawdę daje mi dużo wiary w ten mój skład. I że będzie lepiej, że będę jeszcze w stanie może coś nawet osiągnąć fajnego w tej serii. W każdym razie 700 końców wędruje na moje konto, a co najważniejsze 3 punkty i do tego rozwalony taki składzik. No dobra, ładuje się skład drugiego przeciwnika, znowu mi tu wyskoczy. No co to za składy, Bale, Royce? Ja pierdzielę, no. Znowu Kroos na pomocy, którego ciężko było mi powstrzymać w poprzednim meczu. Ale Bale jest jeszcze na soczku, zboostowany. Chicharito, kurde, no. Weź tu wygraj, człowieku. Karny, to jest no panie sędzio! Ale wolej sam... Kurde, trzecia minuta? Ja już miałem takie dwie okazje. Jaka brama! Sał! Też bym salto na kurwę, jakbym umiał. Jest! Jest! 1-0. Patrzcie na tą akcję. Piękne wysunięcie. Wystarczy minąć jednego i niesamowita bomba w okno. Oj, Bale, lewa noga! Ja pierdzielę, tu trzeba uważać na niego. Kardy! Kardy! Kardy, panie sędzio! Tak jest, zawsze warto zrobić ruletkę. Patrzcie na to, no tutaj już nie miałem szans, dlatego postanowiłem zrobić ruletkę. Akurat może udałoby się nabrać obrońców. A przy okazji Royce na pewno niechcący mnie sfaulował, bo raczej to nie była jego wina, wątpię, żeby coś naciskał do piłki. Zobaczmy, kto tu podejdzie, kto ma najlepsze strzały z karnych. No, chyba Sał. Dobra, może być Sał. 26 minuta. Pod poprzeczkę, leci. Jest! Jest! 2-0. Pięknie to zrobił. 3-0? Czyżby to było 3-0? Drugi składzik taki rozwalony. Na to wychodzi, ale ja jeszcze nie mówię hop, bo ostatnio na live prowadziłem 3-0 i skończyło to się niezbyt fajnie. Także tutaj błąd mojego rywala przy wyrzucie z autu. Sał to pięknie wykończył. I mamy 3 bramkowe prowadzenie, tylko trzeba to teraz obronić. Dobra. Oj, no to Royce'a już nie dogonię. Wszystko w rękach. Nie, no nie zdąży. Niestety mamy 3-1, 42 minuta. Poszła kontra Royce'a, już nie jestem w stanie dogonić moimi obrońcami. I mamy 3-1. Ale piłka do Hesse, co by tylko zdążył. Ajajaj, po krótkim próbowałem. Jeszcze dalej 45 minuta, 5 doliczone, więc może coś się uda. Do przerwy sytuacja wygląda tak. 10 moich strzałów, jego 2. Nie, nie mówcie mi, że... Nie mówcie, że on wyszedł takim składem, naprawdę. Nie, nie, ja w to nie wierzę. Jak można wyjść takim składem? No cóż...
To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. 6 punktów, bardzo łatwe. Może nie, ten drugi był łatwy, ten pierwszy, nie? Także widzimy się kolejnym razem. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. No i napiszcie, co sądzicie o tym moim nowym, koncepcyjnym składzie. Trzymajcie się, na razie i piona.